książka Ojciec Wolnych Ludzi, książka Pawła Zuchniewicza, która jest opowieścią o prymasie Wyszyńskim. To także książka, która opowiada o niezwykłej relacji między kardynałem Stefanem Wyszyńskim a papieżem Janem Pawłem II. Papież Jan Paweł II właściwie w czasie każdej pielgrzymki do Polski wspominał postać kardynała Wyszyńskiego, mówił o nim w bardzo ciepłych słowach. Jest w tej książce taki cytat z wystąpienia papieża Jana Pawła II. Brzmi on następująco. Czcigodny i umiłowany księże prymasie, pozwól, że powiem po prostu, co myślę. Nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei. I rzeczywiście te słowa właściwie mówią wszystko o tym, jaka była to relacja. Papież Jan Paweł II był głęboko przekonany, że gdyby nie taki mistrz i nauczyciel, nauczyciel wiary, niezłomności i niezłomnej postawy, nie byłoby papieża Polaka, nie byłoby tego wyboru i nie byłoby takiego pontyfikatu, jaki wielu z nas przeżywało przez blisko 26 lat. Jeden z najdłuższych pontyfikatów w historii Kościoła. Jan Paweł II był ukształtowany przez kardynała Wyszyńskiego. Wyszyński był dla niego wzorem, punktem odniesienia. Oczywiście kardynał Wyszyński był innym typem kapłana, były to inne czasy. Trzeba było wywalczyć sobie właściwie każdą kwestię związaną z wiarą w Polsce. Natomiast pontyfikat papieża Jana Pawła II był uniwersalny. Była to posługa właściwie w odniesieniu do ludzi na całym świecie. Także inne czasy, inni ludzie, inny sposób sprawowania posługi kapłańskiej, ale łączyło ich bardzo wiele. I jeszcze jeden cytat z tej książki. Papież Jan Paweł II mówi do kardynała Wyszyńskiego o zawierzeniu bez reszty Matce Kościoła. Gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem, nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża Polaka.